Cześć Boże, jestem Marek Wojś, Królowy Różęta Świętego. Zapraszam Cię do odsłuchania jednego z tysięcy świadectw nowenny pompejańskiej, jakie przesłaliście do naszej redakcji. Dziś mam dla Was takie nietypowe świadectwo o tym, jak Matka Boża ustrzegła Annę przed wypadkiem. Przeczytajmy je. Pisze Anna. Pragnę złożyć świadectwo, które otrzymałam za wstawiennictwo Matki Bożej z Pompejów. Podczas odmawiania nowenny Pompejańskiej byłam w aucie i czekałam na poboczu drogi. Czekałam na córkę, która była na lekcjach w szkole. Na tylnym siedzeniu auta w foteliku, siedziała trzyletnia Antosia. W tym momencie, gdy chciałam przejechać na drugą stronę jezdni, przerwał mi się różaniec. Nie zważając na tę sytuację naprawiłam różaniec i modliłam się dalej. Za krótką chwilkę sytuacja się powtórzyła. Gdy chciałam przyjechać na drugą stronę jezdni, różaniec się rozsypał. Wtedy nie zdawałam sobie sprawy, co się dzieje, i modliłam się dalej. Zaniepokoiłam się dopiero wtedy, gdy sytuacja się powtórzyła trzeci raz. Zapytałam w duchu Matkę Bożą, co to znaczy. Wtedy nagle po drugiej stronie drogi doszło do kolizji. Zatoczkę, którą miałam wjechać, Wjechał samochód osobowy, który, chcąc uniknąć zderzenia z autem jadącym naprzeciwka, wykonał niebezpieczny manewr i nagle wjechał w to miejsce, na którym miałam zamiar wcześniej stanąć. Gdybym wcześniej tam wjechała, nie uniknęłabym wypadku. Wiem, że to Matka Boża nas uratowała. Dziękuję Ci, Mario, za uszczerzenie przed wypadkiem. Może ktoś, komu Zerwałby się trzy razy pod rząd różaniec, widziałby w tym objaw jakiegoś pecha, jakiegoś prześladowania przez złego ducha, jakiegoś, nie wiem, nieszczęścia, ale zobaczmy. Takim tutaj narzędziem, jak przyjątym się różańcem posłużyła się Matka Boża, aby ocalić Annę i jej córkę. Dziękujemy ci Maryjo. Działasz w naprawdę zaskakujący sposób. Te świadectwa są czasami rzeczywiście bardzo, bardzo niespodziewane i zakończenia, można by powiedzieć, są dobrym scenariuszem na film. A jeśli ty masz świadectwo, którym chcesz się podzielić, prześlij je koniecznie do naszej redakcji Królowa Różańca Świętego na adres świadectwa@krolowa.pl. Dziękuję, Marek Woś.